A zmierzam się w niej. Michał Więcek! Wychodziłem do walki nie do końca pewny, że ją wygram. Mówię tu o tej pierwszej walce. Z kim? Pierwsza walka? Z Adrianem Kochankiem. Kiedy... Przypomnijmy, że to jest zawodnik, jeżeli ktoś sprawdzi, może ma nieciekawy rekord, ale to jest naprawdę świetny zawodnik. Tak, ma solidny. Wprawdzie miał wtedy przegrane te dwie walki, ale z dobrymi zawodnikami. Michał Więcek! Przeciwny tej walce, no ale organizator postawił na swoim, no wyszło jak wyszło. Debiutant na arenie berserkerów, czeka cię finał. Jak się czujesz jako ten finalista nadchodzącej areny? To znaczy, szczerze mówiąc, nie spodziewałem się, że dojdę aż tak wysoko, że trafię do tego finału, ale czuję się świetnie, no cóż, no, trzeba wykorzystać tą szansę. Jak długo trwa twoja przygoda już z tą formułą walki? Dokładnie w zeszłym roku mijało 2 lata, już 2,5 roku w zasadzie. Alberto Dziękowski, rozumiem, że taktykę układacie, mocny zawodnik, świetna walka się zapowiada. Nie zdradzamy. Nie zdradzamy, tak. Teraz nie jesteś faworytem do walki z Albertem. Owszem, nie jestem. Jak to wnosisz? No cóż, no... Cieszę się, że w ogóle jestem w tym finale, a to, że Albert jest ode mnie lepszy w większości płaszczyzn, no to cóż, no, ciężką pracą można zyskać wszystko. Tak, no, walka jest walką, no, co z tego, że ma lepsze, załóżmy, zapasy, skoro, no, wiadomo, no, to jest MMA, nie?